Nie da się tego zdjąć. To jest niesamowite. Hejka, hejka, witam was bardzo serdecznie. Jestem Marta i jesteś na kanale Enjoyment Family, a dzisiaj czeka nas film odnośnie IKEA i produktów, które są bardzo funkcjonalne i które my wykorzystujemy u siebie w domu. Może nawet o nich nie wiedzieliście, to przechodzimy do odcinka. Zapraszam. Zaczniemy od organizacji, ponieważ IKEA jest mistrzem organizowania na przestrzeni. I tutaj chcę wam pokazać coś, co jest niesamowicie przydatnym gadżetem. I chodzi o takie rynienki. One są w dwóch rozmiarach. Jest taka na całą szufladę albo całkiem taka króciutka. Ja już kiedyś wam o nich mówiłam. I to jest niesamowicie przydatna rzecz, aby zorganizować sobie, nie wiem, wiecie, pootwierane mąki, jakieś kakao, coś, czego no, nie opłaca nam się przesypywać do jakiegoś pojemnika, słoika czy czegokolwiek. Wala nam się to w szufladzie, robi syf. A może to być w taki sposób poukładane i zdecydowanie lepiej wyglądać, też przyjemniej nam się to będzie sprzątać, bo jeżeli nasza mąka się jakoś rozsypie, to rozsypie się tam, wystarczy to wypłukać i mamy gotowe. Także to jest naprawdę mega turbo hit i bardzo, bardzo wam to polecam. Kolejną rzeczą są takie pojemniki niepozorne i zagospodarowałam sobie tym jakieś tam instrukcje, które walały mi się wszędzie w półce. Przepiśniki, książki kucharskie, wszystko powkładałam sobie w takie pojemniki, łatwo mi jest to zdjąć z wysokich półek, gdzie normalnie, gdy coś poukładam na wysokich półkach, to przy moim wzroście średnio wysokim, z tendencją do niskiego, jest mi ciężko wyciągnąć cokolwiek. A w takich pojemnikach można nawet z dalsza sobie coś wyjąć i nie ma problemu, nie ma bałaganu, nie ma pchania gdzieś tam czegoś, bo wszystko jest ładnie poukładane i łatwo nam to też wyjąć. Jeżeli macie na przykład głębokie szafki, to zawsze można zrobić taki uchwyt, chociażby ze wstążeczką dalej i po prostu móc sobie pociągnąć z głębokiej szafki coś do przodu i wyjąć. IKEA ma ogromną ilość pojemników. Miseczki są naprawdę fajne, ponieważ wiemy, co jest wewnątrz. Więc jeżeli włożymy sobie ją do lodówki, to wiemy, co tam w środku jest i nie zapomnimy przede wszystkim o tym. Na te miseczki IKEA proponuje wiele różnych rozwiązań. Mam coś takiego. I jest to silikonowa pokrywka i po prostu ją nakładamy na górę. I zobaczcie, jak ona trzyma niesamowicie mocno. Ale dlaczego kupiłam ją, a nie dedykowaną pokrywkę? Ponieważ mam swoje jakieś tam talerzyki, miseczki i tak dalej. I to równie, o, równie dobrze sprawdza się również do tych talerzyków. W razie czego trzymam tą rękę, bo trochę szkoda by było, jakby mi pierdzielnęło to od ziemia. Ale już testowałam i się sprawdza. Patrzcie, taka jestem szalona. Okej, nie szalejmy aż tak bardzo. Chodzi o to po prostu, że nic na środku nie wyschnie. Jest to wszystko zabezpieczone, wiecie, nie ulatnia się też zapach, bo tutaj naprawdę mocno to trzyma. Tutaj nie możemy tego zdjąć. Patrzcie. Nie da się tego zdjąć. To jest niesamowite. To jest niesamowicie fajny gadżet i przede wszystkim fajny jest dlatego, że posłuży nie tylko do dedykowanych rzeczy z IKEA, ale też do tych, które macie w domu. Ważne, żeby miały równe brzegi. Taki pojemniczek z miarką. Gdy robicie budyń, gdy robicie drożdże, rozpuszczacie w odpowiedniej ilości mleka, nie wiem, jakieś zaciery, zakwasy, cokolwiek, sosy, no różnie. Jest to coś, co powinno znaleźć się w każdym domu, bo jest naprawdę potrzebne. Myśmy do tej pory używali do tego shakerów, do tych białek, czy coś tam kiedyś się dostało, kupiło, jest. No to tak, tam jest taka podziałka, której kurde nie widać. I lecimy dalej. Tutaj mam tak dość sporo małych gadżetów. Zacznę może od klipsów. Pewnie część z was zna te klipsy, jeżeli ktoś ich nie zna, to podpowiadam, że warto je w domu mieć, bo czasami otwieramy makaron albo coś, nie przesypujemy go nigdzie indziej. On stoi w otwartym opakowaniu, wietrzeje, tak samo jest z ciastkami, ze wszystkim. I to są takie klipsy, które możecie w IKEA dostać w różnych rozmiarach, dwóch. Różnych rozmiarach, dwóch. I one pomagają nam zachować świeżość tych wszystkich rzeczy, które gdzieś tam są otwarte, a nie w 100% wykorzystane. Przyszłam do was z wieszakiem. Jest to wieszak na ścierki. Nie wiem, czy wy też macie taki problem, ale u nas to tak jest, że
No nie ma gdzie zawiesić tej ścierki. No niby zawiesza się ją na uchwyt, ale ja tego nie cierpię, zawieszania tych ścierek na uchwyt, wciskania ich tam. Zazwyczaj to jest tak, że leży pieprznięta gdzieś na blacie, po prostu. Jest mokra, nie ma czasu się wysuszyć, bo za chwilę znowu gdzieś jest indziej pieprznięta. IKEA proponuje takie wieszaczki właśnie na ścierkę, rękawice, na cokolwiek, które można zawiesić na naszych szafkach. Dlaczego one są fajne? Wewnątrz mają delikatną osłonkę, która zabezpiecza szafkę przed porysowaniem. Następna rzecz, którą Wam chcę pokazać, to takie kwiatuszki. Kwiatuszki silikonowe i zapytacie, co to jest. To jest coś takiego jak to, tylko na nierówne powierzchnie. Zostanie Wam pół cebuli, otwarty ogórek, pokrojony i zostawiony. I żeby on nie zeschnął z przodu, żeby nie zaczęło brzydko pachnieć, albo żeby się tak szybko nie tracił świeżości, można też zamknąć w tym słoik, z którego zgubiliśmy nakrętkę. Można. Podkładki pod kubki. Ja się tym totalnie nie przejmowałam, ponieważ odkładaliśmy normalnie kubki, ale ostatnio kupiliśmy stolik, który jest z litego drewna, no i on nie lubi odkładania mokrych kubków na siebie. Pierwsze podkładki to takie, no nie wiem jak to nazwać, podstawki jak pod doniczki i bardzo fajnie pasują do wszystkich kubków, kubek się po nich nie przesuwa i odkładając ten kubek, ja się nie martwię, że on mi się przewróci. Tutaj mają naprawdę dobry wybór fajnych podkładek, bo wszystkie, które są w tej IKEA, są w IKEA, są naprawdę i ładne, i funkcjonalne. Przede wszystkim chodzi o te korkowe, bo mamy też podkładki, wszystkie wzięliśmy, jakie były, drewniane. No i one już tak nie do końca się sprawdzają, no nie, Krzyś? Mm-hmm. Natomiast jeżeli chodzi o korkowe i jedne takie zwykłe, płaskie i te, to naprawdę super, jeżeli szukacie fajnych podkładek, to będziecie zadowoleni. Kolejną rzeczą, którą chcę Wam pokazać, jest to świetny gadżet. To jest zwykła szczotka do mycia, ale no zwykła jak zwykła. Zwykła jest tutaj, bo do środka wlewamy płyn do naczyń, tutaj mamy przycisk i ta szczotka wypuszcza na ten płyn do naczyń, na przykład na patelnię. Nie musimy, wiecie, osobno psikać tym płynem, tylko już mamy to w szczotce i bardzo fajnie można tą patelnię na przykład po jajecznicy umyć. Ja lubię ten gadżet, mój mąż stwierdza, że jest bez sensu. A mi się podoba i zawsze myję patelnię. Trochę chlapię, natomiast każda patelnia jest bez problemu. Dzisiaj jest po jajecznicy, kochanie? No. To będziesz mył. To spróbuję. Spróbujesz. Dobra. No spoko. Tylko, że tu już wolę gąbką tutaj. No tak, ale to będzie już bardziej to jest taki, to wiesz, fajnie weszło. Spoko doszło. Ile byś musiał drzeć tą. No tak, masz rację. Jest tu jakiś plus. Zaakceptowane? Git. Ostatni gadżet to wyciskarka do czosnku. Pokażę Wam naszą wyciskarkę, którą mieliśmy dotychczas. No wyciskarka jak wyciskarka, powiecie. Też tak myślałam, że są no po prostu wyciskarki do czosnku. I to jest normalne, że jak już wycisnę czosnek i mam fajnie wyciśnięty ten czosnek, to czekamy najbliższe 15 minut, żeby wyciągnąć ten czosnek z tych wszystkich ząbków, zagłębień, ze środka. Także tutaj się przydawały długie paznokcie, bo to był taki palec grzebalec. Grzebało się, żeby wydrapać ten czosnek z całego tego, tej wyciskarki. Bo jak się włożyłam do zmywarki, to ona i tak nie była w stanie umyć tego czosnku. Ale IKEA wpadła na niesamowicie, zajebiście prosty i funkcjonalny pomysł, że wyciskarka do czosnku, po pierwsze, nie ma tutaj tych głupkowatych ząbków, z których musimy wygrzebywać ten czosnek i dodatkowo otwiera się ją z boku, przez co bez problemu wszystko jesteśmy w stanie z łatwością umyć. To jest tak proste rozwiązanie, jednocześnie tak mądre rozwiązanie, że ja nie wiem, czy to już jest starość, jak człowiek cieszy się, że funkcjonalną ma wyciskarkę do czosnku, ale jeżeli tak, to starość jest piękna. Także jeżeli szukacie wyciskarki do czosnku, która nie będzie Was wkurzać, to ta na pewno się Wam dobrze sprawdzi.
I co? Na dzisiaj mam to tyle, jeżeli chodzi o takie rzeczy kuchenne IKEA-owskie. Jeżeli Wam się spodobał ten film, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i bardzo chętnie zrobimy na przykład takie rzeczy do garderoby, albo do kosmetyczki, do łazienki. Zobaczymy, co będziecie lubić, co będzie Wam się podobać najbardziej i z chęcią zrobię taki przegląd IKEA-owskich rzeczy. Wasze komentarze są dla mnie bardzo cenne, aby tworzyć materiały, które będą dla Was przydatne. Wtedy wiem, co najchętniej byście zobaczyli tutaj na kanale i w co trafić, aby można było to u Was w domach wykorzystać. Ja się z Wami żegnam, zostawcie kciuka w górę i subka. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa! Ślicznie wyglądasz, pani. Dziękuję. Wchodzę do IKEA, jeszcze nie wiem, co potrzebuję, ale na pewno czegoś potrzebuję. Ja tak zawsze wchodzę do IKEA, że jeszcze nie wiem, czego potrzebuję, ale czegoś na pewno potrzebuję. Czekaj, się w mózgu to lepiej poskładało. Fajny miałam slang. Idziesz na Że nie wiem, że to jest mi potrzebne? Że, no, no, ale to ładnie mi brzmiało, to jak tekst piosenki. I nie mogę sobie przypomnieć. No nie wiem, wiecie, o co chodzi. No, nie? Kobieta tak marzy, że idzie... Na pewno czegoś potrzebuję, tylko jeszcze nie wiem czego. Tak, o to chodziło! O, pięknie, powiedziałam to! Kubkowatych ząbków, z których musimy